Witam, mamy bardzo gorące lato i tutaj w Edmonton, w najbardziej na północ wysuniętym mieście milionowym w Kanadzie, jest wciąż ponad 30 stopni tego lata. Zwykle o tej porze, już w drugiej połowie sierpnia, to ludzie zaczynali chodzić w butach kowbojkach, bo już było zimno. A w tym roku wciąż nosimy sandały i jest 30 stopni. Ja miałam dzisiaj dzień pełen pracy, nie zdążyłam wcześniej zrobić filmu. Jest już późno wieczór, ale specjalnie dla Ciebie jeszcze nagrywam ten film, żeby można było go zobaczyć jutro. Tak więc w skrócie, już relaksując się, tu sobie zapaliłam lampkę z olejkiem lawendowym, żeby napełnił mi się tym zapachem pokój, żeby się zrelaksować przed snem. Ale zanim zasnę, powiem, jakie osoby, jacy partnerzy są szczęśliwi dla numerologicznej trójki. I tak, bez przedłużania i zbyt dużych wstępów. I jak zwykle podam informacje, żeby było szybciej, łatwiej znaleźć, podam link do filmu o tym, jak to sobie obliczyć. Otóż dla numerologicznej trójki, która należy do grupy wschodu, dla numerologicznej trójki najlepszym partnerem lub partnerką jest numerologiczna dziewiątka. Na drugim miejscu jest czwórka. Na w trzecim miejscu jest jedynka i równie dobra, ale słabsza od pozostałych, ale również bardzo dobra jest trójka. Mniej korzystne i należy uważać na takie osoby, być z nimi ostrożnie, niekoniecznie szukać wśród nich przyjaciół, ale być dla nich szczególnie okazywać im szacunek, tak żeby te osoby wiedziały, że nie jesteśmy ich wrogami. Są to osoby następujące. Zaczynając od można powiedzieć, najgorszej zacznę. Najgorsza dla trójki jest siódemka, trochę lepsza jest szóstka, lepsza będzie ósemka, a i trochę lepsza, ale wciąż negatywna będzie dwójka. I na takie osoby należy uważać i nie być z nimi zbyt blisko, nie opowiadać swoich sekretów, nie wchodzić w bliskie kontakty, jeśli to nie jest konieczne, ale jeśli jest to ktoś w naszym bliskim otoczeniu, ktoś z naszej rodziny, czy nasz szef pracy, czy koledzy, to po prostu okazywać im szacunek i miłość i to pomoże. To tyle w skrócie. Życzę miłej nocy albo miłego dnia, zależy o jakiej porze słuchasz. I za tydzień będzie o czwórce. Tyle na dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia. Pa.